Hejka moi drodzy, z tej strony Rafał, witam Was na kanale Board Games TV. Dziś chciałbym Wam pokazać grę, w której wcielimy się w przedsiębiorcze pszczoły. Jest to gra Miodny Bzyk Spółka Zoo. Jest to gra, w której pszczoły zakładają swój biznes i my jako królowa Ula staramy się ten biznes rozwijać. Staramy się zrobić prężnie prosperujący ul, który będzie produkował przeróżne miody. Będziemy wysyłać pszczoły do zbierania nektaru, do rozbudowy ulu. Będziemy starali się zaspokajać zapotrzebowanie na zamówienia i sprzedawać i mieć jak największy zysk z tego wszystkiego na koniec gry. Więc zobaczcie, jak prezentuje się Miodny Bzyk na stole i za chwilę wrócimy i powiem Wam więcej na temat tej gry. Zapraszam. Ok, moi drodzy, jesteśmy przy stole, więc klasycznie omówię Wam, o co chodzi w grze. Na początku przyjrzymy się temu, co tutaj znajdziemy i jak przygotować grę. Mianowicie, mamy dwie plansze, które jak widzicie tutaj, one kładziemy jedna pod drugą. Mamy planszę, która przedstawia nam łąkę, rynek, zamówienia i tutaj umieszczamy odpowiednie elementy. Takie jak tutaj kafelki nektarów, zamówienia, czy też tutaj odpowiednie miody na rynku, które będą wskazywały nam wartości. Pyłek, pozostałe miody, pyłek umieszczamy w pobliżu. Każdy z graczy umieszcza sobie takie zbieraczki na porach startowych, takie żetoniki. Poniżej mamy planszę na kafle uli. Umieszczamy je w odpowiednich sekcjach. Po środku umieszczamy po jednej karcie losowo wybranej z każdego koloru wyzwań królowej i umieszczamy na takiej karcie wyścigu wartość pierwszego miejsca, bo tutaj będzie taki kafelek, misja, która będzie musieli kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast korony będą punktowane na koniec gry. Każdy z graczy wybierze swój kolor, kładzie robotnicę w pobliżu, następnie dopiera jedną robotnicę, bierze odpowiedni dochód startowy w zależności od kolejności. Bierze również taki znacznik aktywacji, który trzyma tutaj przy sobie, no i musi stworzyć ul. Wybierając gracza pierwszego, gracz pierwszy losuje jedną z kart konfiguracji ula. Gracze biorą takie płytki startowe w swoich kolorach, następnie będą tworzyli ul. Zalecane jest, żeby pierwszą rozgrywkę zagrać z taką kartą z gwiazdeczką, która nas informuje o tym, jak wygląda ul. Później gracze będą mogli sobie tutaj już karty losować i te konfiguracje ustalać sobie samemu i wtedy gracze będą mieli ule przeróżne na start. No i tak naprawdę możemy przejść do rozgrywki. Rozgrywka w Miodny Bzyk polega na tym, że gracze będą grali szereg tur do momentu, kiedy zostanie spełniony warunek zwycięstwa. Warunek zwycięstwa końca gry jest taki, że kiedy skończą się te płytki nektarów, ewentualnie dwa stosy tutaj tych zamówień zostaną wyczyszczone, czyli tutaj nie będzie tych zamówień i wtedy automatycznie kończy się gra. Na tych stosach zamówień od razu Wam powiem, że mamy dwa duże zamówienia i jedno małe odkryte na początku, czyli na początku będzie na start, będziemy mieli takie mniejsze zamówienia, później będziemy realizowali troszeczkę większe, które wymagają od nas więcej użycia miodu do ich realizacji. No i dobra, kiedy przychodzi kolej gracza, gracz ma dwie opcje do wyboru. Może wysłać swoje robotnice na pole i wziąć odpowiedni kafelek, ewentualnie zebrać robotnice, żeby wróciły one do ula. I gracz wysyłając na pole zawsze kładzie tyle robotnic, aby móc je aktywować. Jak widzicie, wolne pole pozwala graczowi położyć tylko jedną robotnicę. Wystarczy położyć jedną robotnicę. Natomiast kolejny gracz lub ten sam, kiedy chciałby umieścić również wykonać tą akcję, musi umieścić o jedną robotnicę więcej niż jest na tym polu. Czyli wtedy bierze, robi sobie taki stosik i umieszcza w tej chwili dwie i może taką akcję wykonać. I tak dalej, i tak dalej. Czyli kolejna osoba musi włożyć trzy, cztery i tak dalej. Jakie tutaj rzeczy możemy wziąć? Tutaj jakie płytki możemy brać? Możemy wziąć płytkę, która pozwala nam tutaj zwiększyć akcję, możliwości ula, jeżeli chodzi o wylęk. Gracze, kiedy biorą taką płytkę, muszą ją teraz dopasować do swojego ula. Jak widzicie, mają różne krawędzie te pola.
mają jasno, taką żółtą, biało wręcz, żółtą i pomarańczową. I to musi, kiedy dokładamy do swojego ula taką płytkę, musimy je dopasować właśnie kolorystycznie, tak? Czyli żeby żółty pasował do żółtego, pomarańczowy do pomarańczowego, tak i tak dalej. I kiedy to położymy, mogą dziać się różne rzeczy. Jeżeli położymy naszą płytkę do ula i nie zamkniemy i nie stworzymy żadnej zamkniętej dziurki, nic się nie dzieje. Ale kiedy położymy nasz kafelek w taki sposób, że stworzy się zamknięty otwór, zamknięta przestrzeń, o tej przestrzeni za chwilę powiem, będziemy ją wypełniali, gracz aktywuje wszystkie akcje przylegające do tego otworku. Jakie tutaj gracz ma możliwość, jakie akcje? Pierwszą akcję to wylęk. Wylęk polega, że gracz bierze z puli ogólnej jedną robotnicę i umieszcza tutaj na pole wylęgu. Później będzie mógł je zebrać. Mamy akcję, która pozwala nam wykonać dowolną akcję, jest to dekret, dowolną akcję, która jest dostępna w grze. Tak, czyli wybieramy sobie jakąś akcję i mówimy, że ją zrobimy. Mamy również akcję zbiorów. Akcje zbiorów polegają na tym, że gracz ma możliwość poruszenia swoją zbieraczką o jedno pole góra, dół, w prawo, w lewo na polach tutaj łąki i w zależności gdzie ustanie może sobie zrobić różne rzeczy. Jeżeli gracz chciałby poruszyć się o dodatkowe pola, musi zapłacić dodatkowo za każde takie pole dwa pieniążki. No i kiedy gracz ustanie na pole z takim nektarem, będzie musiał go wziąć, jeżeli może go umieścić w te właśnie otwory. Te otwory właśnie są po to na te płytki nektarów. Jeżeli gracz nie może wziąć takiej płytki, bierze po prostu jeden pyłek z puli ogólnej. I nawet kiedy ustanie również na puste pole, wtedy też bierze pyłek. Ale graczom oczywiście zależy o tym, żeby brać te płytki i te płytki musimy brać w taki sposób, aby te krawędzie tej płytki nektaru pasowały nam do krawędzi tejże dziurki. Jak widzicie, nam to pasuje, więc gracz może taką płytkę wziąć i umieszcza ją tutaj w środek. Dzięki temu gracz później będzie mógł wykonywać produkcję. Aby zrobić produkcję, gracz musi aktywować taką akcję, czyli taki wachlarzyk. Produkując taki miód, gracz bierze właśnie taki znacznik i umieszcza na jednym z wolnych pól, które przylegają nam do takiego nektaru. Następnie produkuje on taki nektar, umieszczając tutaj znacznik miodu. Może się zdarzyć, że gracz po prostu zrobi kilka takich nektarów i każdy, który dotyka danego znacznika, produkuje miód, więc można tutaj naprawdę stworzyć sobie fajną produkcję. Po co są właśnie te miody? Te miody są po to, żeby móc je sprzedawać lub realizować zadania. Gracz właśnie aktywując akcję takiego rynku, czyli to jest to, jeżeli ma możliwość aktywacji, kiedy zamknął te pola i aktywował, może teraz albo sprzedać jeden wybrany rodzaj miodu na rynku, albo zrealizować odkryte zamówienie. Jak wygląda sprzedaż? Gracz na przykład chciałby sprzedać miód wielokwiatowy, bo taki ma. Może sprzedać jego dowolną ilość, ale tylko jednego rodzaju. Następnie odrzuca taki miód i dostaje tyle pieniążków, ile wskazuje dany miód. Czyli w tym wypadku 6 pieniążków. Następnie obniża jego wartość o 1. Oczywiście pieniądze są nam potrzebne do kupowania płytki, pomóc się poruszania się na tej łące o dodatkowe pola, ale również pieniążki to są punkty na koniec gry. Gracz zamiast wysyłać tutaj, sprzedawać na rynku, może zrealizować zamówienie. Aby to zrobić, musi po prostu odrzucić odpowiednie tutaj zestawy miodów. Jeżeli to zrobi, zabiera takie zamówienie, kładzie je sobie zakryte, te punkty będą na koniec gry. Trzyma je sobie tutaj zakryte, następnie aktywuje pole, które znajduje się pod tym stosem zamówień, czyli dodatkowo gracz dostaje jeszcze kolejną akcję do wykonania, która jest tutaj przypisana. W tym wypadku będzie to produkcja. Gracz może również aktywować płytkę akcję przychodu, po prostu dostaje 5 pieniążków.
I kiedy gracz wszystko aktywuje, te akcje można wykonać w dowolnej kolejności, w zależności od tego, jak graczowi to pasuje, więc musi on odpowiednio sobie to rozplanować, jak on to zrobi. Jeżeli gracz wysyła, jeszcze tutaj zdobywając płytkę Ula do dekretu, musi za nią zapłacić 5. To jest jedyna płytka, która kosztuje gracza, żeby ją pozyskać. I kolej przechodzi na kolejnego gracza i on wystawia sobie pszczoły, ewentualnie zbiera te pszczoły. Jak wygląda te przywołanie robotnic? Gracz, kiedy nie chce już wykonywać akcji, bądź też nie może, nie ma robotnic tutaj przed sobą, zbiera wszystkie robotnice z pól, ale również z wylęgarni, tutaj, którą wcześniej umieszczał właśnie do wylęgu, i zbiera je i umieszcza je do siebie i będzie mógł mieć ponownie je dostępne do użytku. Następnie gracz ma możliwość, ale nie musi, poszukiwać nektaru, czyli może się poruszyć o jedno pole na tej łące w poszukiwaniu nektaru, ale to jest tylko ruch. Nic więcej się nie dzieje, on tylko się porusza, to jest ewentualnie takie poruszenie się, żeby móc dotrzeć do jakiegoś żetoniku. Gracze oczywiście starają się tak budować swoje ule, tak aktywować akcje, aby realizować zadania. I na przykład mamy tutaj zadanie, które polega na wyścigu, kto pierwszy, ten lepszy. I gracz tutaj, kiedy kto osiągnie, będzie miał dwa takie same kafelki nektaru w ulu, automatycznie wygrywa. I w zależności od liczby graczy, gracze otrzymują odpowiednie miejsce, które zrealizują te zadanie. Jeżeli gramy w 4 osoby, to 3 pierwsze osoby dostają te pieniążki z odpowiednich miejsc. Jeżeli gramy na przykład w 2 osoby, to tylko jedna osoba może zwyciężyć i wziąć ten żeton. Czyli zabiera te 20 pieniążków w tym wypadku. No i gramy do momentu, kiedy, tak jak mówiłem, spełnią się jeden z dwóch warunków, czyli albo zabraknie tutaj płytek nektaru, albo dwa te stosy zamówień zostaną wyczyszczone. Wtedy następuje koniec gry. Gracze będą teraz liczyli punkty za zrealizowane zadania, będą liczyli punkty za zamówień, będą liczyli teraz punkty za każdy pyłek i miód, który pozostał graczowi w ulu, dostaną jeden punkt, sumują wszystkie pieniążki i dostają tyle punktów, ile mają pieniążków, i na koniec sprawdzamy dodatkowo wyzwania królowe z koronami i gracze w zależności od miejsca otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Tutaj na przykład mają najwięcej zamówień. Gracz, który ma najwięcej zrealizowanych zamówień, dostanie za pierwsze miejsce 20 punktów, a tutaj na przykład najwięcej kafelków nektaru, czyli kto będzie miał najwięcej tych kafelków nektaru u siebie w ulu, również otrzyma za pierwsze miejsce 20, za drugie 10, za trzecie 5 punktów. Sumujemy, sprawdzamy, kto ma ich najwięcej i ten gracz wygrywa. Ok, moi drodzy, Miodny Bzyk to gra, która, jak widzicie, wygląda przepięknie, wręcz miodnie, to wszystko, to pszczeli klimat wypływa z planszy, bo te miotki są bardzo fajne, pyłki, ule, plansza, no graficznie no, wygląda to przesłodko, pszczółki, robotnice są bardzo ładne, no wszystko robi wrażenie i kiedy wyjmujemy to z pudła, rozstawiamy, to widać, że graczom robi się miło i jest na czym oko zawiesić. Ale nie zwiedźcie się tym, że to wygląda wszystko tak pięknie, słodko, bo gra to nie jest gra dla rodzin, dla dzieci. Jest to gra bardziej dla takich graczy średnio zaawansowanych, bo jest tutaj naprawdę nad czym pokombinować. Sama gra w sobie jakoś nie wymaga od nas, ten trzon mechaniki nie jest jakiś skomplikowany, bo chodzi bardziej o wysyłanie tych pszczół, robotnic na pola, aby pozyskać płytkę. Ale same tworzenie tego ula, aktywacja tych akcji, kiedy zamkniemy obszar, powoduje to, że naprawdę może niektórym sprawić to problemy i przez chwilę muszą się zastanowić, co i jak, w jakiej kolejności zrobić. Może to niektórym przeszkadzać, że niektórzy troszeczkę dłużej będą się zastanawiali nad tym, jak wykorzystać te wszystkie swoje akcje, które aktywują, bo to jest naprawdę świetne moim zdaniem, to jest rewelacyjny pomysł. Odpalanie akcji z opóźnieniem. Mamy niby ten work and placement, który wystawiam to pszczołę, aby pozyskać płytkę z akcją, dokładam ją do swojego ula, ale ona będzie odpalona w czasie, dopiero kiedy połączę
obszar zamknę na miejsce na nektar. Wtedy będę mógł odpalić tę akcję. I to powoduje, że gracze biorą płytki w taki sposób, aby stworzyć jak najlepszą kombinację tutaj na swoim układzie ULA, żeby móc później te akcje skorzystać. I później wykonywanie tych akcji może dla niektórych wydawać się, że będzie trwało długo, jednak gracze świadomie budują swój ul i wiedzą, że zamkną to, oni już wiedzą z góry, że zrobię najpierw to, później zrobię to, później zrobię tę akcję i tak, więc te wyczekiwanie nie jest aż takie długie. I też, no oczywiście, kiedy gramy w 4 osoby w tą grę, no to może się wydawać, że no ten czas się na pewno wydłuży niż w 2 osoby. Niemniej jednak, moim zdaniem, te rundy w miarę przechodzą i tutaj ja nie spotkałem się z tym, żebyśmy jakoś strasznie ktoś siedział i główkował. Chyba że macie jakieś osoby, które analizują to strasznie i siedzą i to z każdą grę analizują, to nie ma, zmiłuj się na taką osobę. Czas gry też jest przyzwoity, bo tu jest w granicach do godzinki czasu. Myślę, że w godzinę spokojnie się zmieścimy w tą grę. Podoba mi się również też skalowanie, bo w każdym wariancie też ona działa bardzo dobrze. Tutaj mamy też odwróconą planszę, trochę mniej tych płytek nektaru. I te, jeżeli jesteśmy tu już przy nektarach, to też one są fajne, bo tu z powrotem wracamy do tworzenia tego ulu. Kiedy tworzymy ten ul swój i chcemy tam mieć jakieś aktywowane akcje i zamykać te obszary, to też musimy myśleć o tym, jak dobrze zamknąć obszar, który będzie miał w środku odpowiednie ramki dla naszego nektaru. Także tu jest cały czas kombinowanie, jak ten ul stworzyć, żeby idealnie prosperował i przynosił nam zyski, jak prawdziwa firma. I też mamy przeróżne miody, które produkujemy, bo mamy przeróżne zamówienia i te zamówienia też są różnorodne. Na początku mamy te małe zamówienia, później większe zamówienia, ale mamy też ten rynek. I może się czasami zdarzyć, że gracz nie będzie w stanie zrobić jakiegoś zamówienia, bo nie będzie w stanie wyprodukować na przykład miodu, 2 miodów tego samego typu, bo ktoś im odebrał te nektary. Ale zawsze może go sprzedać na tym rynku i za to dostać punkty, czyli pieniążki, bo pieniążki są równowarte punktom, więc zawsze gracz ma możliwość sprzedawania tych i czasami warto lepiej na przykład sprzedać jakiś miód na rynku wcześniej, bo dostać za niego możemy naprawdę sporo. Również pyłki można sprzedawać, więc zawsze gracz ma jakąś alternatywę zarobienia pieniędzy i punktów na koniec gry, jeżeli jakoś te zamówienia może mu nie podchodzą. Chociaż gra też zmusza czasami do tego, aby te zamówienia robić, bo czasami wyzwania królowej o tym mówią, że musimy mieć na przykład najwięcej zamówień od innych graczy, wtedy dostaniemy punkty. I te właśnie 3 wyzwania królowej, które leżą na planszy, one też determinują, jak gracze będą tutaj podchodzili. Jedna z tych kart też jest takim wyścigiem, więc kto pierwszy osiągnie jakiś cel, osiągnie to pierwsze miejsce, czyli najbardziej płatne i też punktujące na koniec gry. Więc to naprawdę jest bardzo dobre. Naprawdę tutaj wszystko fajnie zostało połączone. Ta sama też mechanika wysyłania tych pszczół, że każda kolejna rój pszczół, które wysyłamy, musi być o jedno większe niż leży wcześniej taki stosik na danym polu, więc to też powoduje, że musimy mieć troszeczkę więcej tych pszczół, jeżeli są pola przyblokowane przez innych graczy. Ale ogólnie jakiejś takiej negatywnej interakcji tutaj większej nie zauważyłem. No ewentualnie właśnie mówię, podbieranie tych nektarów i zamówień, ale to nie jest aż tak mocno ingerujące. Tak naprawdę każdy sam sobie tworzy ul, stara się go stworzyć w taki sposób, żeby prosperował jak najlepiej. I to jest najfajniejsze w tej grze. Tworzenie tego ula, aktywacja tych akcji, kombinowanie jej, w jakiej kolejności odpalić, jak to wszystko zrobić. I to jest taka kwintesencja tejże gry i to mi się podoba. Gra Modny Bzyk naprawdę jest godny polecenia. Jeżeli szukacie jakiejś takiej fajnie, bardzo ładnie opakowanej gry, ale która wymaga od Was pokombinowania takiej właśnie na średnio zaawansowanym poziomie, to Miodny Bzyk myślę, że będzie wart Waszej uwagi. My objęliśmy go patronatem, bardzo mocno śledziliśmy postępy tej gry. Gra jest wyszła tak naprawdę dwa lata temu, kiedy Lucrum Games zapowiedział polską edycję. Bardzo chcieliśmy być patronatem, żeby ta gra naprawdę wyszła i cieszymy się, że jest na polskim rynku po polsku i naprawdę korzystajcie z tego, bo naprawdę przesympatyczny tytuł w bardzo słodkiej takiej oprawie. Także ja dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie również za subskrypcje, lajki, komentarze. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!